z Anną Lewandowską. Cześć Marcelinko, dziennikarką. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. I od dobrej wiadomości zaczynamy. Tak jest. Joanna Moro urodziła. Tak jest, na świat przyszła jej kruszynka, jak to sama określiła aktorka, że prawdopodobnie to będzie tak tradycyjnie, czyli imię będzie albo po babci, albo po mamie, także no, czekamy, dajmy jej chwilę, no. Niech ochłonie. W każdym razie nie rodziła. Mam nadzieję, że warunki były świetnie zapewnione, ale lecimy dalej. Świat gratulujemy. Muzyki. Gratulujemy tak. Bardzo. Fryderyki 2020. Tak, w końcu znamy. Duża no, wiele nominacji, ale trzymamy kciuki mocno. Aneczka, kiedy to się będzie odbywało? To jeszcze za chwilę, jeszcze za chwilkę. Tak, jeszcze tylko tak szybciutko wspomnę, że autorzy muzyki, autorzy w ogóle całej piosenki, właśnie Vicky Gabor, czy też utworów Roxy Węgiel, o których mówiliśmy niejednokrotnie w naszym programie, których też doskonale znasz, czyli Lanbery, Patryk Kumur oraz oczywiście Dominik Buczkowski też są nominowani w kategorii i autor roku, i kompozytor roku, więc w ogóle po prostu naprawdę się dzieje. Cudownie, że mogą być docenieni, prawda? Pewnie, że tak, trzymamy mocno kciuki, ale słuchaj, trzymamy też kciuki mocno za naszą prowadzącą. Tamara González Perea wybrała się do Afryki i to nie jest taki zwykły urlop, to jest naprawdę ciężka charuwa w szczytnym celu, ponieważ Tamara postanowiła właśnie swój urlop zimowy poświęcić na to, żeby pomagać zwierzętom w Afryce. Sama przyznała, że wykupiła ten bilet dużo wcześniej. Gdyby jeszcze go nie miała, to prawdopodobnie poleciałaby do Australii tam pomagać. Ona zeru i mizianie tych, które chcą się zaprzyjaźnić z ludźmi. Piękne, ogromne serce, Tamarko. Pozdrawiamy ogromne. Cię mocno serdecznie. I to naprawdę jest charuwa. Ona pokazywała o właśnie tak, jak tutaj widzieliśmy, jak przenoszą jakieś bardzo ciężkie przedmioty, udarzuje, więc żeby nie było, że tylko w Afryce. Każdy może zacząć od tak siebie jest. Też, prawda? A teraz... Telenowela, jak to w klanie chyba się śpiewa. Życie jest nowelą, uwaga. Roli główny, tak Brad Pitt, Angelina Jolie i Jennifer Aniston. I Jennifer brała, ale Angelina nagrała jej się na pocztę nie głosową. Żartuj. Tak. I wiesz, co powiedziała? Zostawiła jej bardzo gorzką wiadomość. Powiedziała tak, brat już cię zdradza i nie zmieni swoich nawyków. No to mocne, co? Ale informator właśnie tego samego pisma, który to o tym pisze, czyli New Weekly, amerykański tabloid, dodał. Musisz pamiętać, że Jennifer tak uważa oczywiście, musisz pamiętać, że to nie jest pierwsza runda Jen z Angie. Jen myśli tylko, jak smutne jest to, że dzieci brada muszą widzieć swoją mamę tak pokręconą z zazdrości.